Witam na teście 8.0, teście fizyki 8.0. Mam nadzieję, że teraz mi nie wywali gry, bo trochę obniżyłem, nawet dosyć mocno obniżyłem ustawienia gry. Najpierw na minimalne, ale na minimalnych to coś się tak jakoś ciemno w ogóle, brzydko, kurczę. Garaż taki nieoświetlony, ja nie wiem, większa część ustawień jest po rosyjsku, może której rzeczywiście ustawienie odpowiada za światło, ale ja po rusku, no tutaj w sumie mógłbym czytać, ale nie chce mi się. Nie wiem, gdzie się włącza światło i ustawiłem sobie tak, no pół między, coś pomiędzy właśnie najniższymi i średnimi, nawet trochę niżej trochę, ale może mnie nie wywali i spróbuję teraz T50 się przejechać, T50-2 oczywiście, tym szybszym, który jeździ 72 na godzinę, zobaczymy. I sobie poskaczemy. No, teścik. Oczywiście wiadomo, rzuciło na IS-4, chociaż nie wiem po co. IS-4, IS-7, chociaż nie wiem po co na przykład gościu Mausen tutaj wszedł na testa, bo to w sumie taki mułowaty czołg jest, nie? IS-8, IS-7 to jeszcze, ale IS-4 no to już raczej nie poskacze. Dużo te 50 krek właśnie dołącza. I kurczę, teraz trzymać kciuki, żeby kurczę mi nie wywaliło gry, bo wywala jak kręcę. Dobra. Gdzie by tu sobie pojechać, żeby sobie fajnie skoczyć? No chyba bardziej tutaj, nie? Most jest po drugiej stronie. I... no właśnie szkoda, bo ja bym sobie z mostu skoczył albo coś takiego. Podkręciłem mikrofon. Jak ja zapomniałem, że T50 to tak szybko skręca. Mam nadzieję, że gry nie wywali. Podkręciłem sobie mikrofon, booster włączyłem. Na tym Soundblasterze słychać mnie fajnie. Bo na Realteku to bardzo, bardzo, bardzo było źle słychać. O, już Maus ma niebieski nick. Chociaż nikogo nie widać, żeby zabił. No i... czekaj, jakby tutaj... kurde, właśnie. Normalnie się nie dało tutaj zjechać. Ale czekaj, może ja sobie gdzie indziej zjadę jeszcze. Bo tu kurczę, taka głupia mapa, gdzie tu raczej poskakać nie poskacze, nie? Ale... o, tu mogę sobie zrobić wyskok, ład. O kurde, muszę zjechać... gąskę mi się uszkodziła. Co ciekawe, radio mi się uszkodziło. Muszę zjechać tyłem, bo już nie podjadę do góry i teraz się zsunę. Ale jaja. No muszę tyłem zjechać. Normalnie nakładają się tekstury. Aha, chciałem powiedzieć, normalnie bym tak nie zjechał w życiu. O. No jakiś gracz te 50 podniecony mówi, że jedzie 80 na godzinę. To jest prawda, jak się jedzie 80 na godzinę T50, to jest prawdopodobieństwo, że uszkodzą się gąsienice, albo za szybko się jedzie, to się też w czasie samej jazdy uszkadzają gąsienice. No, ale w życiu, kurde, byś się nie rozpędził na patchu 7.5 i wcześniejszych, no, do tej właśnie ponad maksymalnej prędkości. Ja sobie teraz też właśnie się rozpędzę, zobaczymy, jaką prędkość będę miał, chociaż gąski mam uszkodzone. Jest, 80, 90, wow, 90 na godzinę jechałem. Zarąbiście. No i tak, ustawienie wymagań dla gry zmieniło to, że mi nie wyłącza gry. To jest dobre. Tu na pewno się nie dało wjechać na tym. A teraz wjadę pewnie. No będę. Na teście. O, strzelają do mnie, ale tutaj ogólnie większość sobie olewa strzelanie do przeciwników. A też mu strzelę. Większość sobie olewa strzelanie do przeciwniku, żeby wygrać, bo tu i tak to nie ma sensu. No. A skoczę sobie i będzie ta część. O, tak sobie skoczę. Uiii! No. To było oczywiste, że się rozwalę. Ale chciałem zobaczyć, czy czołg się obróci do góry nogami. Nie, niestety. Nie obrócił się czołg do góry nogami.
Tego nie zrobili. O, druga T50. Zobaczymy, co będzie wyprawiał. Mogę sobie przecież popatrzeć, jak to inny gra. Z mojej drużyny, oczywiście. Zderzenia z czołgami próbowałem. Patonem popychałem AMX-a. Czy tam Batchata popychałem. I całkiem fajnie się popycha czołgi. No, bardzo, bardzo fajnie to zrobili. Jeszcze pojadę tym AMX-em 1390, bo on jest szybki. Dla przykładu. A Patonem mi tu Michał mówił, żebym Patonem pojechał, ale Patonem się jedzie kijowo, on jest wolny. Już kurczę, IS-8 albo IS-7 już jest szybszy od Patona. O, zatrzymał się. A ja tu skoczyłem. Ale ten T-54 ładnie tu wylądował teraz. Jakby tylko wyjechał, aby spaść, to już się zabije, nie? Zresztą ten kurczę F-75 strzela w niego. No. Fajnie, fajnie, fajnie. O, kurde, jaka przepychanka tutaj jest. Zaraz zepchną T-54, wow. O, kurde. Ale nie rozbił się. Czekaj. Nie rozbił się. Zawisł. Albo nie, gdzieś tam spadł i nie może się ruszyć. Dobre, dobre. Jest 4 i mouse z niebieskim nikiem. Nie wiem, czy można mieć bana na tym teście. Może tak, może nie. Nie wiem. O, właśnie. Mouse zepchnie i za czwórkę, ładnie. O, i Giermy Panther jeszcze popycha, ale jaja. Nieźle, nieźle, nieźle. No i sobie. I z czwórka spadła. I dlatego, kurczę, spadła, niezłe. Teraz GW Panther zepchnie Mausa. Nie, on ma za słaby silnik chyba. A Mausik sobie szczeli w GW Panthera, chyba. O! Ktoś go rozwalił. Ładnie, ładnie. Pewnie mnie teraz słychać trochę za głośno. Na pewno, bo mam... na tym Sound Blasterze nie mam możliwości wyboru boostera. Mam tylko możliwość zaznaczenia booster plus 20 dB, decybeli pewnie o to chodzi. No i nic innego, tylko jest możliwość zaznaczenia tej funkcji. Ale przynajmniej działa to tak, że nie buczy mi okropnie. Troszkę buczy, no bo to troszkę tam buczy, ale nie tak bardzo, bo to jest lepszej jakości karta. Co tu została? Tylko ta T50 została. No dobra. Ale fajnie, fajnie mu zgrzytają te gąsienice, jak on jeździ. Jak taki karabinek jakby. Dobra, skończ waś wstyd łoczyć. Nie, już się nic ciekawego nie dzieje. Wychodzę do garażu. O, strzelają do niego. Wow, zeszczelił tą T50. No dobra, już naprawdę nic ciekawego się nie dzieje. Wychodzę. I właśnie tym AMX-em 1390 się przyjadę na teście. To jest drugi w miarę szybki czołg, 64 ma. No i zobaczymy, jak rzuci. Ojku, Himmelsdorf. No to ja chyba zrobię, wjadę na górę i sobie rzucę się. To będzie... Chociaż nie wiem, że tak szybko. No tam nic ciekawego w sumie nie ma, żeby tak pokazać, kurczę. Himmelsdorf jest mało taki pokazowy, jeśli chodzi o Patcha 8.0. Jeszcze nie grałem na Himmelsdorfie. I fajnie, bo to jest bitwa spotkaniowa, czy tam do ataku, nie pamiętam, do ataku chyba. I ja sobie wjadę do góry. Zeskoczę i to będzie koniec filmiku, I od razu kończę, nie tak, że ja mówię, że kończę, a to później jeszcze kręcę filmik 15 minut, nie? Bo tak jest często na moich filmikach. Ja mówię, już kończę, już kończę. A tu jeszcze kręcę 10 minut, nie? Czy jakoś tak. Ciekawe, czy w ogóle jest możliwość spadnięcia, rzucenia się z zamku. Bo tam są te barierki, ale tam jest jedno takie zniszczone. Nie wiem, bo mapy są pozmieniane. Nie wiem, czy tutaj to jest naprawiony ten mur, ale przez tę szparę chyba będę mógł wyskoczyć. Eno! Kurde, T-54 mnie przepchnął. Fajnie się ślizgają czołgi, bo kiedyś to nie było możliwe.
Już tutaj się walka toczy, ale ja tu nie przyjechałem walczyć. Ja sobie chciałem zeskoczyć. I tu nigdzie na pewno się nie da, ale tu się da. Jezu... O, nie da się. Ale... No... A tu się da wjechać? Kurde... Nie no, właśnie się nie da. Nie da się, nie da się. Ten Himmelsdorf trochę lipny, nie ma się co popisać nigdzie tutaj. Czy tu się da wjechać? Nie, nigdzie się nie da wjechać. Ogólnie lipa. O, tu coś jest, także... A nie. O, spróbuję ich popchnąć. Popychanka. O, tu za mną też popycha. Jest czwarty, jest! Można popchnąć. Ja nie mogę i wjechał. Kurde. Na dach. Ale chamstwo. Po co go zestrzelili? Nie, no to już było głupie, że go zestrzelili. Tu mnie nie wepchniesz, gościu, tu mnie nie wepchniesz chyba. A czekajcie, spróbujemy tutaj. O właśnie, tego trzeba wepchnąć, tak? Tylko... Tak stanę, o może mnie zaczną popychać. A nie, tu się nie da. Da się, tylko kurde, czekaj. O, tego T-54 wepchnę. Trzeba pchać T-50. O, nie da się, ja jestem za niski. O, i może mnie wepchną. Gąski mi uszkodzili częściowo, bo to jest czwarty. No, popychaj. Nie w tą stronę, kurde, no. Tak od tyłu bardziej. No, on się ustawi bardziej z tyłu. A to jest ciekawe, że czołg czołga może wepchnąć. No, też ten IS-4 mnie źle podpycha. Fajne odgłosy są w czasie strzelania. Jak ja teraz zjadę? Nie, chyba zjadę, trochę mnie po... Nie, teraz się zablokowałem, no. Kurde. Patrzcie, co się stało. T-54 na IS-4 wjechał i go zniszczył w taki sposób chyba. O, udało mi się zjechać. Nie no, Patryk jest niesamowity. Niesamowicie będzie grać tak w czołgach. Z takimi rzeczami, o. Tu mogę zjechać. Ciekawe, czy się zabiję, czy zjadę. Na tego IS-7 spadnę. Uszkodziłem go tylko. Gąska mi się całkiem uszkodziła. O, już. Ale tu jak spadnę, to na pewno zginę. Spróbuję łagodnie zjechać. O masakra, Estona mnie zaraz by spadł. O. Zjechałem sobie. Właściwie to się ześliznąłem i już kodziłem gąsienicę. Dobra, na szczęście mam naprawę całkiem dobrze zrobioną. Tutaj oczywiście w takie te nie dało się wjeżdżać. A tutaj spokojnie, jak się rozpędzisz, to właśnie rozpędzę się i wjadę sobie w taką, taki złom. Tylko mam dwie gąski uszkodzone. I one chyba tak klekoczą właśnie, jak są uszkodzone. Nie, to było bez sensu. No tutaj w Himmelsdorfie nie ma nic, żeby się tak pobawić fajnie. Ciekawe, ale ten AMX ma takie głupie celowanie, że muszę dużo się oddalić i we 100 sobie mogę strzelić. Nie trafiłem jeszcze, no. Dobra, ja już nie strzelam we 100, zwłaszcza, że to jest mój. O, biedna, już 7 się rozbiła. Ja jeszcze sobie raz tu wjadę. Ile do końca bitwy? Dużo czasu.
Nie no, fajna zabawa ogólnie jest na patchu, to jest po prostu zabawa. To nie jest gra, to jest taka rozrywka, tutaj nikt nie chce wygrać w tej bitwie, bo tu i tak nie ma następnych czołgów w garażu, nie można doświadczenia wykorzystywać, kredytów, nic z tego, nic takiego nie da się robić z dość... O, tutaj było, tak? To tutaj było. Znowu sobie spadnę. O. Tu już hamowanie nic nie daje. Zleciałem prawą gąsienicę, uszkodziłem. No. Skręcę i zjadę na tego ISA 7. A, i na S100 oczywiście. Nic się nie stało w sumie, ale nie no, podoba mi się. Zabawa jest przednia, znowu gąskę mam uszkodzoną. A, już koniec bitwy. Zwycięstwo, wszystkie czołgi zostały zniszczone. Ja tu uszkodzałem jakieś czołgi? A, bo we 100 strzelałem, ISA 7 uszkodziłem, bo w niego tam walnąłem. A te 50 GSK nie pamiętam. No. I może czymś cięższym jeszcze pojadę, żeby było. Albo nie, miałem kończyć filmik, tak? A, nie wiem. Może jeszcze czymś pojadę, tylko co tu jest szybsze? IS-3 jest dosyć wolny, IS-8 50 na godzinę, IS-7 też 50, tylko który ma tu większą moc silnika? Ten ma dużo większą moc silnika i jest cięższy, tak? Waga 60-70, a tutaj waga... No to ten będzie chyba ciekawszy, nie? No to IS-7 jeszcze na teście walnę bitewkę i to będzie koniec. A chociaż nie wiem, czy coś się da pokazać IS-7. Znowu Westfield, no, nic, chciałem kurde mogło inną planszę załadować, inną mapę. No cóż, no to na Westfieldzie. Westfield test 8.0. Jestem ciekawy, czy tam wjadę, czy tam się da wjechać. Bo na jednej mapie, czekaj, jaka to była, kopalnie, da się jechać do góry tak ekstremalnie wysoko, tak jak tutaj mniej więcej, ale ja nie umiem wjechać. Znaczy, mój bratanek Bartek jest teraz u mnie i bratanek jakoś tam próbował wjechać, ale coś mu nie wyszło. Trzeba tak bardzo umiejętnie podjechać na kopalnię. Akurat to wszystko było w bazie wroga. A, no tak, pamiętam, IS-7 to jest taki mało zwrotny. IS-8 chyba była jednak lepsza. Tu chciałem podjechać, ale chyba nie dam rady. No, powoli jadę, nie? Tylko tu jeszcze nie ma takiej stromizny jak za chwilę. O, tu w lewo. Właśnie tak czołgiem cofa, jak się skręca, ale to normalne na tym na tej wersji. Tu wyżej nie wjadę chyba. O, jeszcze powoli jadę. A tu już za chwilę będzie bardziej równo. O kurde, już się zsuwam, no. Już się zsuwam na bok. A to jakiś bug, bo tu jest bardziej równo. No dobra. No to sobie zjadę już. W takim razie. Tu może mi się gąska uszkodzić, ale trudno. I to nawet padła gąska całkiem. No. Bo na ISie 7 mam słabe naprawianie, w ogóle kiepsko mam z tym naprawianiem na ISie 7, bo ktoś dał kamuflaż na KW-2, to jest załoga z KW-2 i kiedyś dawałem na załodze kamuflaż i to było takie głupie. Po co obiektem? Po co haubica na teście w ogóle? A dobra. Tu już chyba te uszkodzone gąski tak hałasują. Bo to słychać na tym patchu. Jaki jest odgłos strzelania? No, fajnie to słychać. Inaczej chyba niż na poprzednich patchach. Thank you.
Inaczej to słychać. I je, aha, bo o, dym z lufy mi się przesunął. A, to dlatego mi się wydawało, że nie ma dymu z lufy. Ciekawe, czy trafię tego T-54. Nie lubię, jak tak daleko nie widać tego konturu. Nie. A strzelę sobie, co tam? Dobra, mam fraga. Ale już nie będę strzelał w takim razie. Bo to... To jest chamskie na teście strzelać do wroga. Tak sobie tylko strzeliłem. Dobra. Ciekawe, tutaj byłem też T-50, nie? I ciekawe, do jakiej prędkości się rozpędzę. Maksymalna na X7 to jest 50, tak? Tu wjechałem na samą górę jak zwykle wolno. Prawie jak luwę pod górkę. Jest strasznie mułowato. A teraz zjadę na dół i... Tylko ten mouse do mnie nie strzelał. To ja się rozpędzę. 40, 50... 60, 60, 60. Jakiś głupi mouse, co chce, co sobie bitwę zrobił na teście. No. Ja w niego nie zamierzam strzelać, ale on będzie we mnie strzelał. No co za menda, no! A ja mam naprawę jeszcze taką kijową, że...